Czy zastanawialiście się tak naprawdę, czym jest uczenie się? Dla mnie taką najlepszą definicją to uczenie się jest właściwie przygodą. Jest jak dobry film przygodowy, w którym wszystko może się zdarzyć i im więcej zdarzy się, tym jest lepiej. I to bez względu na to, czy dziedziną naszego uczenia się jest nauka języka obcego, czy jest to pisanie wypracowania do szkoły, czy eksperymentowanie z przepisami we własnej kuchni, z przepisami na przykład zupy z dyni, którą jesienią coraz więcej z nas gotuje. Jestem przekonana, że w większości przypadków, nie tylko jako dzieci, ale jako dorośli, każdy z nas wybiera własny obszar tych doświadczeń uczenia się i rozwoju. Właściwie każdy z nas wybiera taki film przygodowy, w którym chce być głównym aktorem. Dla mnie taką przygodą, która najbardziej mnie rozwija, w której najbardziej się uczę, jest moja działalność artystyczna, czyli fotografia. To jest przykład mojej fotografii. Tak jak widzicie, ona dosyć mocno odbiega od takiego popularnego obrazu, czym jest fotografia. Przede wszystkim ta fotografia nie jest oczywista. Jesteśmy przyzwyczajeni, że 90% fotografii, na które patrzymy, jest dosyć wiernym odwzorowaniem rzeczywistości, którą fotografuję. Mnie bardziej interesuje kreowanie pewnych sytuacji przed aparatem fotograficznym. Tak jak w tym przypadku, tworzenie pewnych form z tkaniny, które umieszczałam w zaroślach i fotografowałam. No, z tego względu fotografia również nie jest szybka, co też ją odróżnia od większości zdjęć, które wszyscy robimy, tak? Fotografia jest tą sztuką wizualną, która jest najbardziej błyskawiczna ze wszystkich możliwych. Natomiast zrobienie tego cyklu 10 prac zabrało mi kilkanaście miesięcy. I to był właśnie taki intensywny okres kreatywnego uczenia się, rozwoju. To właśnie moja przygoda. Często jestem pytana, skąd biorę pomysły na moje fotografie. Jest to pytanie bardzo trudne, często zadawane wielu artystom i pisarzom, i właściwie rzadko kiedy zdarza się ktoś, kto jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Dużo łatwiej mówić jest o okolicznościach, w których pewna książka, czy pewien obraz, czy jakiś projekt zaistniał. W moim przypadku te okoliczności, które przyczyniły się do powstania tych zdjęć, były dosyć konkretne. Mianowicie zamieszkałam w tym czasie w południowej Anglii w ogromnej posiadłości z ogromnym ogrodem. Było to miejsce bardzo dziwne, bardzo egzotyczne, zarówno pod względem przyrodniczym, jak i kulturowym, do którego musiałam się przystosować. Więc są to te okoliczności. Właśnie tam wykonałam te zdjęcia. Natomiast skąd się bierze pomysł, ciągle pozostaje tajemnicą. Najlepszą odpowiedzią, jaką słyszałam, jest jedna scena z filmu Porwanie Michela Houellebecqa. Może niektórzy ten film ostatnio widzieli. Jest tam taka scena, kiedy jeden z porywaczy pyta pisarza, skąd bierze pomysł na napisanie książki. Na co Houellebecq odpowiada, że trzeba się bardzo dobrze wynudzić, żeby coś napisać. Pisarz patrzy na niego trochę zdziwiony, no bo nie jest to odpowiedź, jakiej oczekiwał. Houellebecq widzi to i dodaje, no przecież nie możesz napisać książki, czekając na telefon. I to jest właściwie definicja tego, skąd się bierze pomysł, skąd się bierze ten pierwszy impuls kreatywny. On się bierze z nudy, on się bierze z pustki, on się bierze z pustej przestrzeni mentalnej, która jest niezapełniona takimi działaniami codziennymi, tą aktywnością planowania, analizowania, przypominania sobie, wspominania. Musi być takie wyjęcie tej naszej głowy z codzienności, czy to przez wynudzenie się, czy to przez medytację, czy to przez zmianę okoliczności, czy to przez robienie czegoś zupełnie innego. I wtedy ten pomysł wyświetla się w naszej głowie. To jest trochę tak jak w aparacie fotograficznym. Zdjęcie powstaje w ciemnej, niedostępnej przestrzeni,
aparatu. W momencie, kiedy otworzymy tylnią klapkę w czasie robienia zdjęcia, zdjęcie się nie zarejestruje. Także nasze głowy dobrze jest, jeśli są puste, bo od czasu do czasu przynajmniej, dlatego że właśnie to jest ten warunek konieczny do wygenerowania pomysłu. W tym przypadku ten warunek nudy był spełniony, ponieważ mieszkając tam, byłam zupełnie wyizolowana od jakichś takich ekscytujących rzeczy związanych z życiem w mieście. To była głęboka angielska wieś. No i miałam bardzo mało zadań i bardzo dużo czasu. Więc stąd się wziął, stąd się właściwie z tej pustki, z tego czasu narodził się ten projekt, który doprowadził mnie do zdjęć i do wystawy i do książki. Jak zapełniałam te swoje puste dni? Chodząc po okolicy. Chodząc po okolicy i robiąc to, co wszyscy robimy, jeżeli znajdziemy się w miejscu egzotycznym, nieznanym i mamy dużo czasu, czyli robimy zdjęcia. Więc ja robiłam zdjęcia telefonem komórkowym, aparatem cyfrowym, aparatem analogowym. Takie zdjęcia zupełnie bez żadnej ambicji czy żadnego planu. I wśród tych różnych obszarów tego parku zainteresowało mnie jedno miejsce w szczególności. Taki kilometrowej długości tunel, który powstał z żywopłotów rododendronów, którymi ta droga była obsadzona, które zdziczały i lata wcześniej zamknęły się nad głowami. Było to takie miejsce, takie trochę straszne, trochę dziwne, które mnie bardzo fascynowało, intrygowało. Już wtedy tak jakby chciałam coś tam zrobić więcej niż zwykłe fotografie. Oczywiście nie miałam najmniejszego pomysłu co. Więc robiłam to, co zazwyczaj robię, czyli robiłam notatki. Takie zupełnie prywatne notatki, które właściwie nie powinny zobaczyć światła dziennego. Gdzie po prostu pisałam jakieś takie swoje spostrzeżenia, impresje, coś tam sobie narysowałam, jakieś takie bardzo luźne pomysły, które mi do głowy przychodziły, ale nie było tam żadnego planu, żadnego jeszcze kierunku w tych moich działaniach. I również rysowałam rzeczy, które przynosiłam z tych spacerów, czyli jakieś tam gałązki, kasztany jadalne, liście, fragmenty kory. I ten taki naprzemienny proces pisania, fotografowania i rysowania zaczął żywić ten proces kreatywny. Zupełnie niespodziewanie. Zaczęłam myśleć o robieniu pewnej takiego cyklu fotografii, który jeszcze do tego było bardzo daleko w tym momencie, ale już tak jakby wstąpiłam na tą ścieżkę, która mnie prowadziła. Tak jak wszyscy wiemy, rysowanie i fotografowanie to są dwie zupełnie inne, takie zupełnie inne tryby odwzorowania rzeczywistości. Fotografia jest bardzo szybka. Jeżeli robimy zdjęcie i ekspozycja jest 0,01 sekundy, nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego naszym umysłem. Właściwie to nie widzimy różnicy między 0,01 sekundy i 0,05 sekundy. To już jest poza naszym umysłem. Więc to jest rzeczywiście reakcja i rzeczywiście rejestracja. Cartier-Bresson, który fotografował i malował, z czego jest w ogóle nieznany i może niech tak zostanie, mówił, że fotografia to reakcja, a rysunek, rysowanie to medytacja. I to jest właśnie ta różnica. Bo w momencie, kiedy coś chcemy narysować, to samo, co sfotografowaliśmy, potrzebujemy nie 0,01 sekundy, tylko potrzebujemy minuty, dwóch, pięciu, dziesięciu. I wtedy nasz umysł pracuje zupełnie inaczej. Dlatego, że wtedy w naszych głowach, w czasie tego czasu, powstają takie mikroobszary pustki czy nudy. I przetwarzamy informacje, to wszystko, co przychodzi z otoczenia, to wszystko, co jest przed nami, co próbujemy jakoś odwzorować i również to wszystko, co jest w naszej psychice, splata się z tym i tu jest właśnie tak jakby sedno kreatywności. Kreatywność jest zawsze w odpowiedzi na otoczenie. Bez względu na to, czy my
to widzimy w danej chwili, czy tego nie zdajemy sobie sprawy. Więc te takie różne tryby dochodzenia do czegoś sprawdziły się, no bo to już w pewnym momencie zaczęło samo płynąć i zaczęły się pojawiać zdjęcia właśnie robione w tym gąszczu, w tym tunelu rododendronów, które były no już właściwie dobre. Tak, to jest tkanina powieszona przed tak jakby tymi gałązkami, które tam się znajdowały. I właściwie to zdjęcie jest już technicznie i estetycznie wystarczająco dobre, żeby wyjść z nim w świat, żeby je pokazać na wystawie czy w książce. Czasami się mnie pytano, dlaczego na tym etapie nie zakończyłam pracy nad tym projektem. Dlaczego ciągnęłam to dalej? I to też jest takie pytanie, tak jak z pomysłem, na które bardzo trudno odpowiedzieć. Szczególnie jeżeli mówimy o projektach, w których sami wyznaczamy parametry. No bo wiadomo, że jeżeli mamy ugotować zupę z dyni, no to ktoś przychodzi ją zjeść i w pewnym momencie jest deadline, musimy zupę podać. Natomiast projekty takie kreatywne, kiedy pracujemy nad czymś i sami decydujemy, gdzie jest koniec, to już jest taka dużo bardziej mglista sprawa. Picasso mówił, że trzeba zepsuć obraz, żeby go skończyć. Że trzeba maznąć jedną kreskę za dużo i wtedy widać, że on już nie jest taki dobry i żeby nie pogarszać sprawy, należy go zostawić. No to jest taka trochę ekstremalna sytuacja, czyli jeżeli za dużo posolimy zupę, to już wiemy, ok. Ja mam troszkę inną mądrość na ten temat. Wyznaję taką zasadę takiego wewnętrznego stróża, czyli tak jakby sugeruje pewne rozdwojenie jaźni na czas pracy nad procesem, gdzie jedna część naszej psychiki jest wolna, eksperymentalna, dzika, niepohamowana, nieujarzmiona, dlatego że to jest podstawowa definicja kreatywności. Musimy wychodzić poza granice naszych własnych ram, żeby coś nowego stworzyć. I to nie należy tego w żaden sposób kontrolować, czy też w żaden sposób korygować. To musi być ta część taka bez cenzury. Natomiast jest też część naszej psychiki, która powinna uważnie się przyglądać tej właśnie dzikiej sferze kreatywności i po prostu pilnować. Patrzeć bez ingerowania na to, jak to się posuwa do przodu, czego to potrzebuje, czego to potrzebuje od nas, czego to potrzebuje od świata zewnętrznego i również kiedy jest ten moment, kiedy to zakończyć, a kiedy nie. To jest trochę tak jak w tej arabskiej opowieści o biedaku, któremu pozwolono obejrzeć piękny pałac, pod warunkiem, że przez cały czas zwiedzania będzie trzymał przed sobą w ręku łyżkę oliwy, z której nie wyleje ani kropli. I w momencie, kiedy go wpuszczono do tego pałacu, był tak oszołomiony tym wszystkim, co widział, że od razu całą oliwę wylał. Więc wrócił do punktu startowego, nalano mu łyżkę drugi raz, wszedł do pałacu, i tak bardzo się koncentrował na tej oliwie, że nic nie wylał, ale również nic nie zobaczył. Dopiero za trzecim razem udało mu się uzyskać jakąś równowagę między właśnie pilnowaniem tego, co ma zrobić, a możliwością eksploracji tej pięknej architektury wokół niego. I to odzwierciedla tą sprawę, tą kwestię takiej dyscypliny, gdzieś tam i braku dyscypliny w większości tego obszaru kreatywności. No i w sumie to moje oko uważności jeszcze mówiło, że jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. I dobrze się stało, dlatego że zaraz po tym czekała mnie nagroda. Była to nagroda w postaci takiego olśnienia, o czym to jest i co to ma być.
Okazało się, że ta tkanina zaczęła się formować w kształty, w takie stwory, w takie istnienia, które są jakoś wczepione, przystosowane czy wplecione w tą roślinność. I wtedy zrozumiałam, o czym to jest, że to jest o przystosowaniu się. To jest dokładnie o tym, co ja przechodziłam wtedy, będąc w tym dziwnym miejscu w Anglii. To jest o adaptacji. No i potem to już była dosyć prosta sprawa. To było po prostu dopracowanie kwestii estetycznych i kwestii technicznych. Powstało 10 zdjęć, które tworzyły ten cykl. I koniec przygody. Tak, tutaj mój film przygodowy się właściwie kończy. Ostatnia scena tego filmu, która mnie już w ogóle nie zainteresowała, to była wystawa i to była książka, która towarzyszyła wystawie, w której to zdjęcie zostało opublikowane. Natomiast to jest wynik, to jest rezultat. To jest kropka na końcu zdania, która mi jedynie mówi to, że jestem wolna, żeby zacząć następne zdanie. Właściwie wystawa nie sprawiała mi żadnej radości. To była tylko czysta produkcja. Dlatego, że dla mnie najciekawszą rzeczą jest proces. Jest to troszeczkę wbrew takiej hierarchii panującej w naszej kulturze, gdzie wynik i rezultat są rzeczą najważniejszą. Ciągle słyszymy, że najważniejsze są wyniki. Po olimpiadzie wszyscy słyszymy wywiady z medalistami. Dużo rzadziej słyszy się o olimpijczykach, którzy nie dostali medalu, czy też o miesiącach treningu, które doprowadziły do tej olimpiady. I może w tym jest pewna racja, bo tutaj jest rozgraniczenie między tym, co prywatne, czyli w naszym rozwoju, procesie uczenia się, w którym dojrzewamy, i tym, co publiczne. Wyniki są ważne, dlatego że nadają społeczeństwu pewną strukturę, która pozwala na klarowniejsze, tak jakby ogarnięcie dynamiki, tak? Stopnie w szkole, które przepuszczają do następnej klasy, czy stopnie naukowe. Także jest to ważne, natomiast to nie jest rozwojowe. I ja bym proponowała dowartościować rozwój, dowartościować proces, dlatego że w procesie wszyscy trwamy i proces to jest czas, wynik to jest tylko punkt. Proces to jest linia, po której płynie nasze życie. Wszyscy, jak tu siedzimy, jesteśmy w stanie pomyśleć o kilku lub kilkunastu procesach, w których bierzemy w tej chwili udział. Niektóre procesy kończą się rezultatem, inne, jak na przykład wychowywanie dzieci, są ciągłą pracą, za którą nie ma ani medalu, ani wystawy, ani książki. Są też również procesy, których nie kończymy, dlatego że coś nam przeszkadza albo stracimy zainteresowanie. Ale ciągle te procesy są niezwykle istotne dla naszego uczenia się i naszego rozwoju. Więc proponuję odwrócić hierarchię, w której wynik jest najważniejszy, a proces jest traktowany jako jedynie przygotowanie, które do niego prowadzi. Najważniejsze w uczeniu się, w rozwoju jest proces, w którym wyniki zdarzają się jedynie od czasu do czasu.